Mamy ogromny przywilej. To, że mamy pośród nas jednego z naszych pastorów z kościoła Redeem. As you, some of you are aware, tak jak niektórzy z was wiecie, kościół Redeem jest kościołem, który jest właściwie niemalże w każdym kraju na świecie. Planem Bożym dla tego kościoła, planem Bożym dla kościoła jest to, żeby w każdym narodzie na ziemi był kościół Redeem. It did not just only stop there. I to nie, nawet nie zatrzymuje się tylko na tym. That in every family of the earth, wizja jest taka, żeby w każdej rodzinie na ziemi there will be a member of the Redeem był co najmniej jeden członek kościoła Redeem. So you are highly privileged to be part of this global church. Więc macie wielki przywilej w tym, że jesteście częścią tego globalnego kościoła. That Jesus Christ will come to meet when he comes back the second time. Kościoła, którego Jezus Chrystus powróci, kiedy powróci na nas drugi raz. That's the promise of God for the Redeemed Christian Church. Boża obietnica dla kościoła Redeem. And gradually we are getting there. I ja wiem, że my się zbliżamy do tego dnia. Praise God. Chwała Bogu. God will bless you today. Ja wierzę, że Bóg będzie was się błogosławił. He will enlighten you. Będzie was poszerzał. He will deposit something new in your life. I złoży coś nowego w wasze życie. He will minister grace and power to you. Będzie usługiwał wam łaską i mocą. And very soon we trust God that this church will become too big for this place. I ja wierzę, że w bardzo niedługim czasie was będzie tutaj za dużo, żebyście się mogli zmieścić w tym miejscu. By God's grace, if God will, we will have our own property where we will worship God. Jeśli Bóg nam pozwoli, pewnego dnia będzie tutaj budynek kościoła z własną ziemią, gdzie będziemy worshipować. I wszystkie rodziny z Cieszyna będą uwielbiać Boga. Hallelujah! Amen. So I'd like to welcome pastor all the way from Nigeria. Więc ja chcę teraz gorąco przywitać mojego pastora, który, tak jak powiedzieliśmy, przyleciał z Nigerii. His name is Pastor Julius. On ma na imię, to jest Pastor Julius. I know this other one you won't be able to get. Orlando Kong. Cześć, nie powtórzę. Let's put our hands together as he comes to share the word. Bóg jest wiernym Bogiem.
We thank God for journey messages. Dziękujemy Bogu za bezpieczną podróż. By God's grace we are here. I to dzięki Bożej łasce tutaj jesteśmy. It's not by power nor by might. To nie przez siłę, nie przez moc. But by the Spirit of the living God. Ale przez Ducha Bożego. I want to thank God for our pastor here and his family. Ja dziękuję Bogu za pastora tutaj i za jego rodzinę. When I met him yesterday for the first time. Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się wczoraj. I could feel the presence of the Lord in his life. Ja od razu odczułam obecność Boga w jego życiu. He's very real. On jest bardzo prawdziwy. Original. Bardzo oryginalny. And genuine. I szczery. Does the work with passion. On wykonuje swoją pracę z pasją. When I came in this morning, kiedy przyszedłem tu dzisiaj, and I saw him, i znowu go zobaczyłem, and it was better than what I saw yesterday. To było jeszcze lepsze niż to, co widziałem wczoraj. I think in one of the Holy Ghost services, if Pastor Zion would want to, he should come and sing for us. Amen. Pastor mówi, że chyba ściągniemy pastora Edwina do Nigerii, żeby zaśpiewał na jednym ogromnym takim dobieniu, takim dla milionów. Hallelujah. Amen. Dziękuję też wam wszystkim za to, że mamy razem taki wspaniały dzień. I bring you greetings from your brethren in Nigeria. Też przynoszę pozdrowienia od zboru w Nigerii. From the general pastor of this mission. I od głównego pastora tej misji. We are here. My wife is not here. Ja jestem tutaj sam. Moja żona nie ma jej tutaj. She's attending the service in Sweden. Ona jest obecnie w Szwecji też. So when she finishes there, she'll be coming here. I kiedy ona skończy nabożeństwo w Szwecji, przyleci tutaj, dołączy do mnie w Polsce. By the grace of God. Przez Bożą łaskę. The Redeemed Christian Church of God. Kościół Redeem. In about 180 nations of the world. Jest obecnie w około 180 krajach na świecie. And it's still spreading. I ciągle się to rozprzestrzenia. We are interested in the kingdom of God. Jesteśmy zainteresowani Królestwem Bożym. Expanding the kingdom of God. Poszerzaniem Królestwa Bożego. Breaking the barriers of races. Przełamywanie barier kulturowych i breaking the barriers of culture. Przełamywanie barier rasowych. And let Jesus penetrate the whole. Niech Jezus będzie na całym świecie. That is the focus. I to jest nasz cel. That is the target. To jest nasz cel. Thank God you are part of that move. Ja dziękuję Bogu, że jesteście częścią tego. Shall we bow down our head and pray? Pochylmy nasze głowy i pomodlimy się. Our Father in heaven, we thank you. Nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Ci. Thank you for this great work you started here. Dziękujemy Ci za to wielkie dzieło, które tu rozpocząłeś. Thank you for men and women that you have used. Dziękujemy Ci za mężczyzn i kobiety, których do tej pory używałeś. Thank you for greater things you will yet do. Dziękujemy Ci za większe rzeczy, które zrobisz. Thank you for your presence here today. Dziękujemy za Twoją obecność tutaj. Glory be to your name. Chwała niech będzie Twojemu imieniu. As we look at your word. Pochylając się nad Twoim Słowem. We ask that you will speak to us. Prosimy, byś mówił do nas. You will reveal your heart. Byś objawiał swoje serce. Reveal your counsel. Objawiał swoje zamysły. Let Jesus be glorified. Niech Jezus będzie wychwalony. In everyone's life. W życiu każdego z nas. Thank you because you are here. Dziękujemy Ci za to, że tu jesteś. In Jesus' name we have prayed. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Amen. Praise God. Chwała Bogu. 1 Thessalonians chapter 5. Pierwszy list do Tesaloniczan 5. Jeśli masz swoją Biblię, to otwórz ją, proszę. 1 Thessalonians chapter 5. Pierwszy list do Tesaloniczan 5. Przeczytamy to razem. Verse 24. Pierwszy Tesaloniczan 5, 24. Verse 24, chapter 5. Pierwszy list do Tesaloniczan 5. Verse 24. 24. From my own version here. Z wersji po angielsku. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Faithful is he that calleth you. Wierny jest ten, który was powołuje. Who also will do it. On też tego dokona.
one small examination for us this morning. Mam dzisiaj jeden mały test dla was. I want you to know you came for this service. I want you to remember forever that you attended this service. Ja chciałbym, żebyście wy zapamiętali właściwie na zawsze to, że byliście tutaj dzisiaj obecni. This verse of the scripture. Ten werset z Biblii. Dam nam jedną albo dwie minutki. Let's memorize it. Zapamiętajmy go. The Bible says, Biblia mówi, that the word of God is forever set to the heavens. Że Boże Słowo jest na zawsze utwierdzone w niebie. So I want you to read it consistently. Więc przeczytamy to sobie. Read it out. Przeczytamy to sobie kilka razy, tak żebyśmy się tego nauczyli na pamięć. And without looking into the Bible, all of us will read it together. I wtedy już bez patrzenia w Biblię wszyscy jakby to powtórzymy. I może nawet poproszę nas, żebyśmy powiedzieli to jeden po drugim. I oczywiście ze względu na czas tego nie zrobimy, ale chodzi o to, żebyśmy to zapamiętali. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Może przeczytamy razem. Wierny jest ten, który nas powołuje, on też tego dokona. Wierny jest ten, który nas powołuje, on też tego dokona. Jeszcze raz. Wierny jest ten, który nas powołuje, on też tego dokona. To teraz zamkniemy oczy, żeby nie patrzeć i powtórzymy. Wierny jest ten, który nas powołuje, on też tego dokona. Jeszcze raz. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Jeszcze raz. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. I think they memorized. Let's clap for us. Możemy zaklaskać sami dla siebie. Glory be to God. Chwała Niebezu Bogu. Now, we are going to read it again, but in a different way. Przeczytamy to jeszcze raz, ale w inny sposób. Where you see you there, you will change it to me. Tam gdzie widzisz was, zmienisz to na mnie. Faithful is he that called me, who also will do it. Wierny jest ten, który mnie powołuje, on też tego dokona. Faithful is he that called me, who also will do it. Wierny jest ten, który mnie powołuje, on też tego dokona. So let's repeat it three times. Wierny jest ten, który mnie powołuje, on też tego dokona. Wierny jest ten, który mnie powołuje, on też tego dokona. To teraz zamkniętymi oczami. Wierny jest ten, który mnie powołuje, on też tego dokona. Super. Wspaniale. Nawet gdybym przestał teraz głosić, to już osiągnąłem sukces w tej chwili. Faithful is he that called me, who also will do it. Bo wierny jest ten, który tego dokona. Wierny jest ten, który mnie powołuje, on też tego dokona. The Lord wants to encourage you this morning. Pan chce was dzisiaj zachęcić. The first thing I want you to notice in that verse. Pierwsze, co chcę, żebyście zobaczyli w tym wersecie. Is that the one who called you is faithful. To to, że ten, który cię powołał, jest wierny. Is faithful. On jest wierny. He cannot tell lies. On nie kłamie. Once I said it, he will do it. Jeśli on coś powiedział, on to zrobi. This God is faithful. Ten Bóg jest wierny. He doesn't have any reason to tell lies. On nie ma powodu do tego, żeby kłamać. Why do people tell lies? Dlaczego ludzie kłamią? They tell lies because they want dignity. Kłamią, bo chcą coś osiągnąć, jakieś czci. God has already gotten dignity. Bóg już to wszystko ma. They tell lies because of what they cannot do. Kłamią ze względu na to, czego nie mogą zrobić. He has power to do everything. A on ma moc, żeby zrobić wszystko. People tell lies because they fear other people. Ludzie kłamią, bo boją się innych ludzi. God fears nobody. Bóg nikogo się nie boi. So why will he tell lies? Więc dlaczego miałby kłamać? The Bible says, Biblia mówi, as he spoke, że tak jak on powiedział, on tak to uczyni. Forever, O Lord, your word is said to na zawsze Twoje słowo, Panie, jest utwierdzone w niebie. The God that we are serving is a faithful God. Bóg, któremu służymy, jest wiernym Bogiem. He can never fail. On nie zawodzi. If he has told you something, jeśli on ci coś powiedział, he will bring it to pass. On to wypełni. He told Joseph, on powiedział Józefowi, you are going to become a star. Staniesz się jak gwiazda.
Every member of your family will bow to you. Wszyscy członkowie twojej rodziny pokłonią się przed tobą. They fought his words. Oni walczyli z jego słowem. But they did not prevail. Ale nie zwyciężyli. God is faithful. Bo Bóg jest wierny. They put him in the pit. Wrzucili go do dołu. He went into slavery. Był w niewoli. He went into prison. Był w więzieniu. But the word of God came to pass. Ale Boże słowo i tak się wypełniło. It doesn't matter what you go through. Nieważne przez co przechodzisz. The stages of life you pass through. Te różne stany w życiu przez które przechodzisz. The purpose of God must come to pass. Boży cel wypełni się. He is faithful to his word. On jest wierny swojemu słowu. There is no storm that can stop him. Nie ma takiego sztormu, który może go zatrzymać. There is no problem that can stop him. Nie ma problemu, który może go zatrzymać. He is forever faithful. On jest na zawsze wierny. He called Abraham. On powołał Abrahama. And changed his name to Abraham. I z Abrahama i zmienił jego imię na Abraham. And told him, i powiedział mu, I'm going to make you father of nations. Będziesz ojcem narodów. And at the age of 100 years, i kiedy on miał 100 lat, it was like that promise will not come to pass. Wydawało się, że ta obietnica się nie ma szansy już wypełnić. But God is faithful. Ale Bóg jest wierny. Even at that age, nawet kiedy on miał 100 lat, the word came to pass. To słowo się wypełniło. If he has said it, jeśli on to powiedział, he will do it. On to zrobi. And he has spoken concerning your life. I on powiedział też coś o twoim życiu. He said, I know the thought that I think towards you. Powiedział, ja znam myśli, które mam o tobie. The thought of good and not of evil. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. To give you an expected end. By dać ci oczekiwany koniec. You may not know much about your tomorrow. Może nie wiesz wiele na temat swojego jutra. But the one that created the tomorrow said it shall be well. Ale ten, który stworzył jutro, mówi, że będzie dobrze. And I prophesy to someone here. Ja prorokuję dzisiaj komuś tutaj. For you and your family. Dla ciebie i dla twojej rodziny. It shall be well with you. Będzie dobrze z wami. Amen. He's forever faithful. To on jest na zawsze wierny. He's forever faithful. On jest na zawsze wierny. Another thing you will notice in that scripture. Kolejna rzecz, którą widzimy w tym wersecie. The Bible says that he that called you. Że mówi, że ten, który nas powołuje. He called you. On nas powołuje. That you are here today is an answer to his call. To, że jesteś tu dzisiaj, to jest odpowiedź na jego wołanie. It's a privilege. To jest przywilej. It's a privilege. To jest przywilej. Being in the presence of God is a privilege. Bycie w Bożej obecności to jest przywilej. When some people have opportunities of being before the president or the prime minister of a nation. Kiedy ktoś ma szansę wystanąć przed prezydentem czy premierem jakiegoś narodu. They are excited. Jest podekscytowany. They are happy. Jest szczęśliwy. They feel honored. Czuje się uhonorowany. But here you are. A ty tutaj jesteś. In the presence of the president or presidents. W obecności prezydenta, prezydentów. The governors among the nations. Władcy wszystkich narodów. The maker of all the prime ministers. Stwórcy wszystkich premierów. The Almighty God. Wszechmogącego Boga. It's a privilege. To jest przywilej. Others are somewhere now. Inni są gdzieś indziej teraz. Wasting the way. Być może marnują swój czas. Not knowing the Lord. Nie znają Pana. That God has called you. Ale to, że Bóg cię powołał. Is a great privilege. To jest wielki przywilej. To serve him. By mu służyć. To love him. By go kochać. And to honor him. By go honorować. He called you. On cię powołał. By himself. Sam cię powołał. He said, I have chosen you. On mówi, ja cię wybrałem. You have not chosen me. Ty mnie nie wybrałeś. I chose you. Ja cię wybrałem. That you will go forth. Abyś szedł. And bring forth fruit. Wydawał owoce. And that your fruit must remain. I aby twoje owoce były trwałe. And that whatever you ask the Father in my name. I o cokolwiek poprosisz Ojca w moim imieniu. He will give it to you. On da ci to. He called you from darkness. On cię wywołał z ciemności. He called you from the world. On cię wywołał ze świata. He called you from sin. On cię wywołał z grzechu. He called you from iniquity. On cię wywołał z nieprawości. He called you from the midst of people. On cię wywołał spośród tłumów. And separated you to himself. I oddzielił dla siebie. What a privilege. Co za wielki przywilej. What an opportunity. Co za okazja. He didn't do that in vain. On nie zrobił tego na marne. He didn't call you in vain. On nie powołał cię na marne. He didn't call you to abandon you. On nie powołał cię, żeby cię później porzucić. He didn't call you to forsake you. On nie powołał cię, żeby cię zostawić. If he has called you, ale jeśli cię powołał, he will ensure that you make it. On się upewni, że ty dojdziesz do celu. If he has called you, jeśli cię powołał, he will follow you up. On będzie razem z tobą. Psalmista powiedział, the Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. I shall never lack anything. Niczego mi nie braknie.
The Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Nawet jeśli będę przechodził przez dolinę cienia śmierci. I will fear no evil. Nie będę się bał żadnego zła. The Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. The Lord is my shepherd. Pan jest moim pasterzem. I shall not want. Niczego mi nie braknie. He made me to lie down in green pastures. On sprawia, że leżę na zielonych pastwiskach. God is your shepherd. Bóg jest twoim pasterzem. He will never leave you alone. On cię nigdy nie zostawi samego. He has plans for your life. Ma plany dla twojego życia. He has plans for your children. Ma plany dla twoich dzieci. He has plans for your future. Ma plany na twoją przyszłość. And he will take you there. I on cię tam zabierze. If he has called you, jeśli on cię powołał, he will not abandon you. On cię nie porzuci. He will not leave you halfway. On cię nie zostawi w połowie no, drogi. No. He will make sure he takes care of you. On cię upewni, że ty dojdziesz do celu. I'm praying for somebody here. I modlę się o kogoś tutaj. The Lord will make you to fulfill your destiny. Pan sprawi, że ty wypełnisz swoje przeznaczenie. When he called Peter, kiedy on powołał Piotra, Simon Peter, Szymona Piotra, he has toiled all through the night. On tamten łowił ryby przez całą noc. And he got nothing. I nic nie złapał. Jesus Christ came. Jezus Chrystus przyszedł. And called him. Zawołał go. Say, follow me. I mówi, idź za mną. I will make you. Ja sprawię. A fisher of men. Że będziesz łowić ludzi. Follow me. Idź za mną. And Peter followed him. I Piotr tak zrobił. And Jesus made him. I Jezus sprawił. There was no one that followed him that he did not make. Nie ma takiego, który by poszedł za nim i Jezus by czegoś nie uczynił. All that followed him. Wszyscy, którzy szli za nim. He made them global stars. On uczynił z nich takie międzynarodowe gwiazdy. He poured his spirit into their lives. On wylał swojego ducha do ich żyć. Today we are still talking about Peter. I my dzisiaj ciągle mówimy o Piotrze. He was a frustrated man. On był sfrustrowanym człowiekiem. He was a dejected man. Był odrzuconym człowiekiem. When Jesus met him, ale kiedy Jezus go spotkał, he was a failure. Był, on odnosił porażki. But when he called him, ale kiedy Jezus go powołał, he turned into a success. On zamienił jego życie w sukces. He turned into an instrument of honor in his hands. Sprawił, że on stał się instrumentem ku rzeczom chwalebnym. He has called you also. On cię też powołał. He's going to make you a glory. Ja wiem, że uczyni z ciebie kogoś chwalebnego. He's going to make you according to his plan. On uczyni z ciebie kogoś, kto jest zgodny z jego planem. When he called Abraham, kiedy on powołał Abrahama, he changed his name to Abraham. Abrahama, on zmienił go imię na Abraham. He didn't leave him the way he called him. On nie zostawił go w stanie, w jakim go znalazł. He changed his life. On zmienił jego życie. He changed his situation. Zmienił jego sytuację. His wife stood one day. Jego żona pewnego dnia wstała. And said, the Lord has made me to laugh. I powiedziała, Pan sprawił, że się mogę śmiać. And everybody is laughing with me. I wszyscy śmieją się ze mną. Celebration took place. Świętowanie tam miało miejsce. Everybody looked at Sarah at that time. Wszyscy patrzyli wtedy na Sarę. The promise of God will never come to pass. I śmieli się, że Boża obietnica się nie wypełni w jej życiu. But there was a day, ale pewnego dnia she testified. Ona mogła złożyć świadectwo. A day is coming, nadejdzie dzień, you too will testify, w którym ty też będziesz mógł złożyć świadectwo, that whatever God has told you, że cokolwiek, co Bóg ci powiedział, has come to pass. Wszystko się wypełniło. That whatever you have prayed for, że cokolwiek, o co się modliłeś, he has answered you. On ci odpowiedział. That whatever God has promised you, że cokolwiek, co Bóg ci obiecał, he has brought it to pass. On to wypełnił. And that day is very near. I ja wiem, że ten dzień jest blisko. And for somebody here, that day is today. I dla kogoś nawet być może ten dzień jest dzisiaj. God will answer your prayers. Wiem, że Bóg odpowie na twoje modlitwy. He will surprise you. On cię zaskoczy. When he called Saul, kiedy on powołał Saula, he changed his name to Paul. On zamienił jego imię w Paweł. And he became an evangelist. I on stał się ewangelistą. He changed his life. Zmienił jego życie. He changed everything. Zmienił wszystko. When he called you, kiedy on cię powołuje, we change you. On cię zmienia. We change your being. Zmienia całego ciebie. Your way of thinking will change. Twój sposób myślenia się zmienia. Your way of seeing things will change. Twój sposób widzenia się zmienia. Because Jesus, ponieważ Jezus is the difference, sprawia tą różnicę in people's life. To On jest różnicą w życiu. Without Him, bez Niego, there is nothing anywhere. Nie ma niczego. Jesus is the difference. To Jezus jest tą różnicą. And He remains the difference forever. I On pozostanie nią na wieki. If He has called you, jeśli On cię powołał, He will not abandon you. On cię nie porzuci. Not only that, i nie tylko to. The Bible says, Biblia mówi, He that called me, że ten, który mnie powołał,
is faithful. On jest wierny. And he will do it. I on tego dokona. He will do it. On tego dokona. He will do it. On tego dokona. He will do it. On tego dokona. He has capacity to do it. On ma zdolność, by to zrobić. He has power to do it. On ma moc, by to zrobić. I want you to note something today. Chcę, żebyś dzisiaj sobie być może zanotował. There is nothing. Że nie ma niczego. Beyond the power of God. Co przekracza Bożą moc. Jesus Christ said. Jezus Chrystus powiedział. All power in heaven. Wszelka moc w niebie. And on earth. I na ziemi. Has been given unto me. Jest mi dana. And that power is present here today. I ta moc jest obecna tutaj dzisiaj. As we call his name. I kiedy wołamy na jego imię. His power is made manifest. Jego moc się manifestuje. Power to heal. Moc by uzdrawiać. Power to deliver. Moc by uwalniać. Power to set free. Moc by wyzwalać. Power to promote. Moc by podnosić. The power is in his name. Ta moc jest w jego imieniu. You call his name. Ty wołasz na jego imię. You see the power being made manifest. I ty widzisz, jak ta moc manifestuje się w twoim życiu. He will do it. On to zrobi. Whatever you want him to do for you. Cokolwiek co chcesz, żeby on zrobił dla ciebie. Whatever you want him to do in your family. Cokolwiek co chcesz, by zrobił w twojej he rodzinie. He has the power to do it. On ma moc, by to zrobić. He had done it before. On to zrobił już kiedyś. He will do it again. I on to zrobi znowu. Whatever you have seen in your life, cokolwiek widziałeś w swoim życiu, you have not seen anything yet. Tak naprawdę to jeszcze niewiele widziałeś. And God is taking you somewhere. Bo Bóg zabiera cię dalej. You are going to testify soon. I będziesz mógł złożyć świadectwo. He has a better plan for you. O tym, że on ma lepsze plany dla ciebie. Faithful is he that called you. Wierny jest ten, który cię powołuje. He will also do it. I on też tego dokona. If the devil has come to you, jeśli diabeł przyszedł do ciebie, and your God can never do anything about this situation, i mówił ci, że Bóg nic nie zrobi z tą sytuacją, the devil is a liar, i mówił, że diabeł jest kłamcą, and the father of all lies, jest ojcem wszelkiego kłamstwa. In him is truth. W nim nie ma prawdy. Jesus is the truth. Bo Jezus jest prawdą. So it doesn't matter what you see around your life. Więc nieważne, co widzisz w swoim życiu. I am sent to assure you today. Ja jestem tutaj, żeby cię zapewnić. He that called you. Że ten, który cię powoła. He that called you. Ten, który cię powoła. He that called you. Ten, który cię powoła. He will do it. On tego dokona. And he will do it today. I on tego dokona nawet dzisiaj. That his name will be glorified. Aby jego imię było wychwalone. That the name of the Lord will be exalted. Aby imię Pana było wywyższone. He had done it before. On to zrobił już kiedyś. He will do it again. I on to zrobi znowu. He had healed before. Byłeś uzdrowiony wcześniej. He will heal again. I on będzie dalej uzdrowiony. He had delivered before. On uwalniał wcześniej. He will deliver again. I on będzie uwalniał. He has set free in the time past. Wyzwalał w przeszłości. He will set free again. I będzie dalej wyzwalał. He has answered people before. On odpowiadał ludziom już wcześniej. He will answer your own also. Będzie odpowiadał też tobie. Faithful is he that called you. Wierny jest ten, który cię powołał. He will do it. On tego dokona. Put your mind in him. Zaufaj jemu. Put your trust in him. Połóż swoje całe zaufanie. He will set to you here on earth. On mówi ci, on cię tutaj umocni tu na ziemi. And he will set to you in eternity with himself. I też w wieczności z nim. So that both here and there. Abyś zarówno tutaj, jak i tam joy will fill your heart. Był pełen radości. Peace will be your portion. Byś był pełen pokoju. Have faith in him. Wierz jemu. Trust in his word. Ufaj jego słowu. He had never failed once. On nigdy nie zawiódł. He had never disappointed once. Nigdy nie rozczarował. When he remains a minute. Kiedy on pozostaje. For God to say, for people to conclude that he had disappointed you. Czasami ludziom łatwo jest powiedzieć, że Bóg ich rozczarował. A miracle will happen. Ale to jest tylko minuta, żeby cud się wydarzył. A miracle will happen. Cuda się dzieją. May I tell you, brother? Mogę powiedzieć wam, bracia. Your life is safe. Że twoje życie jest bezpieczne. In the hands of your maker. Bo w rękach twojego Stwórcy. He made you. On cię stworzył. He made you. On cię stworzył. He made you. On cię stworzył. And he's more than able. I on jest bardziej niż w stanie to build your life. Budować twoje życie. He's the architect of your destiny. On jest architektem twojego przeznaczenia. Said, before I formed you, on mówi, że zanim cię uformowałem, I knew you. Znałem cię. Before I formed you in the belly of your mother, zanim cię uformowałem w łonie twojej matki, I had already ordained you. Ja już cię przeznaczyłem. He knew you before I formed you. On cię znał, zanim cię nawet stworzył. You are unique. Jesteś szczególny. You are a carrier of covenant. Ty masz, jesteś jakby nosicielem jego przymierza. And he said in his word, i on powiedział w swoim słowie, that which I promised you, to co ci obiecałem, I will do it.
to wypełnię. I say to somebody here today. Powiem to dzisiaj komuś tutaj. What is that thing that you have been waiting that He should do for you? Czym jest ta rzecz, na którą tak długo czekasz, tak chcesz, żeby Bóg to dla ciebie zrobił? Faithful is He that called you. Ja powiem ci, wierny jest ten, który ci powołał. I on tego dokona. He's faithful to the call. On jest wierny temu powołaniu. My challenge to you this morning. Moim wyzwaniem dzisiaj dla ciebie. Continue to follow Him. Jest to, żebyś dalej za nim podążał. Oh, continue to serve Him. Dalej mu służ. Be faithful to Him. Bądź wierny jemu. Serve Him with all your heart. Służ mu z całego serca. Show to Him that is your Lord. Pokaż mu, że jest twoim Bogiem. Fear no one and fear nothing. Nie bój się nikogo i niczego. When devil knock at your door. Kiedy diabeł puka do twoich drzwi. Laugh. Możesz się z tego śmiać. Because there is nothing he can do. Bo nie ma niczego, co on mógłby zrobić. Bo większy jest ten, który jest w tobie. Niż ten, który jest na świecie. You are more than conqueror. Jesteś zwycięzcą. There is power in the word of God. Bo w Bożym słowie jest moc. There is power in the word of God. W Bożym słowie jest moc. There is a miracle God will do in your life. Jest taki cud, który Bóg uczyni w twoim życiu. That everybody around you will run to Jesus. Cud, który sprawi, że wszyscy wokół będą biec do Jezusa. Even through you. Nawet poprzez ciebie. Every member of your family will bow to Jesus Christ. Każdy członek twojej rodziny pokłoni się przed Jezusem. The whole nation will bow to Jesus Christ. Ten naród pokłoni się przed Jezusem. God has planned for you. Bóg ma plany dla ciebie. You are here by divine arrangement. Jesteś tutaj, bo Bóg tak to zaplanował. Be faithful to Him. Bądź wierny jemu. The Bible says. Biblia mówi. Is the rewarder of those that diligently seek Him. Że on nagradza tych, którzy go gorliwie szukają. As you seek the Lord. Kiedy szukasz Pana with all your heart, z całego serca, He will reward you. On Cię za to będzie wynagradzał. He will strengthen you. On Cię będzie wzmacniał. Faithful is He that called you. Wierny jest ten, który Cię powołał. Faithful is He that called you. Wierny jest ten, który Cię powołał. Faithful is He that called you. Wierny jest ten, który Cię powołał. Who also will do it. On też tego dokona. My God will do it for you. Mój Bóg zrobi to dla Ciebie. He will do it. On to zrobi. Because He has capacity to do it. Bo może to zrobić. He's the God of all flesh. On jest Bogiem wszelkiego ciała. Is He anything too hard? Czy jest coś zbyt trudnego for me to do? Dla Niego, żeby On to uczynił? Even when doctors say it is over. Nawet kiedy lekarze mówią, że to już koniec. My God will say it is not over. Mój Bóg mówi, to jeszcze nie koniec. A lady finished university sometimes ago. Znałem kobietę, która jakoś niedawno skończyła uniwersytet. And she was excited about herself. I ona cieszyła się, że była w takim punkcie życia. I nagle. She was diagnosed to have a cancer. Zdiagnozowano u niej nowotwór. She was sad. Zaczęła się smucić. Waiting for death. Czekając na śmierć. She ran. Pobiegła. To me and said, please pray for me. I przybiegła do mnie i mówi, proszę, módl się za mnie. And she brought anointing oil. Przyniosła też olej do namaszczenia. I prayed on the oil. Ja pomodliłam się o ten olej. Pray for her. Pomodliłam się o nią. And she left. I ona odeszła. She traveled to go and meet her parents. Wyjechała, żeby spotkać się z rodzicami. In preparation to die. No bo wszyscy się przygotowali na jej śmierć. Every day. Każdego dnia. And she was putting the oil. Kiedy on namaszczała swoje ciało. The lungs was getting bigger. Te jej płuca, które się zapadały, zaczynały się powiększać. When it got to a day. Doszło do dnia. The oil remained very small. W którym było już niewiele oleju. And sorrow filled her heart. I cierpienie jakby wypełniało jej serce. So where will I get this pastor now? I ona myślała sobie, no jak mam się znowu spotkać z pastorem? The oil is already finished. Olej się kończy. And Holy Spirit spoke to her. I Duch Święty powiedział jej, the day the oil finishes. Że dzień, w którym olej się skończy, the day that cancer will disappear. Tego dnia rak zniknie. She bought everything that day. Więc ona wylała wszystko na siebie tego dnia. Everything. Wszystko, co miała. By the following morning. I następnego poranka. The thing, the lump disappeared. Raka nie było. She went back to the hospital. Poszła do szpitala. There was nothing there. Nie było nic. I went to somewhere again. Ja byłam w innym miejscu, żeby głosić. And I saw somebody in the congregation. I zobaczyłam kogoś pośród. After the service, the lady came. Po nabożeństwie ta kobieta do mnie przyszła. Have you forgotten me? I mówi, czy o mnie zapomniałaś? I was the one that they said would die. To ja byłam tą, której powiedziano, że umieram. And the power of God healed me. Ale moc Boża uzdrowiła mnie. And the cancer disappeared. I ten nowotwór zniknął. I'm still alive today. Ja ciągle żyję. Several years after that. Wiele lat później.
And the God of all flesh. I Bóg wszelkiego ciała. Is anything too hard? Mówi, czy jest dla mnie coś zbyt trudnego? For me to do. Żebym to uczynił? God is the engineer of your body. To Bóg jest inżynierem twojego ciała. Those who build these cars. Ci, którzy na przykład konstruują samochody. People repair the car. Oni są w stanie naprawiać samochód. If God built your body. Jeśli Bóg zbudował twoje ciało. He can fix your system. On może naprawić swoje ciało. If when nobody can do it. Nawet jeśli nikt inny nie potrafi tego that zrobić. That does not mean your maker cannot do it. To nie znaczy, że twój stwórca nie potrafi. He's a wonderful architect. On jest wspaniałym architektem. He's a glorious engineer. Chwalebnym inżynierem. And your life is safe in his hand. A twoje życie jest bezpieczne w jego rękach. He has capacity to do it. On ma taką zdolność, żeby to zrobić. All you need to do is to ask him. I to, co musisz zrobić, tylko poprosić. And he will do it in your life. I on będzie to robił. And before you leave here today, i zanim nawet stąd wyjdziesz dzisiaj, my God will do it for you. I wiesz, że Bóg zrobi to dla ciebie. He want to prove a point. Bo on chce coś udowodnić. To the people around you. Chce pokazać to ludziom wokół ciebie. That is your God. Że on jest twoim Bogiem. He will do it to prove a point. Że on to zrobi, żeby coś udowodnić. He want to prove to the people who are watching you. On chce pokazać ludziom, którzy cię obserwują. Whether Jesus will make a difference in your life. I patrzą, czy Jezus naprawdę jest tak istotny i mocny w twoim życiu. He will do it. On to zrobi. He will do it. On to zrobi. The sons of the prophets. Synowie proroka. They were looking at Elisha. Patrzyli na Elizeusza, Eliasza. Whether he will be able to cross River Jordan. I patrzyli, czy on będzie w stanie przejść przez rzekę. After Elijah had been taken away. Patrzyli na Elizeusza po tym, jak Eliasz został zabrany. They were watching. Oni obserwowali. They were looking. Patrzyli na niego. And of his story. I nagle rzeka Jordan się rozstąpiła. And those who are mocking him, a ci, którzy się z niego naśmiewali, those who are watching him, ci, którzy go obserwowali, those who are waiting to mock him, ci, którzy czekali, żeby się z niego pośmiać, they bow to his feet, oni musieli się mu pokłonić. And they salute his God. I zaczęli salutować jego they Bogu. Praise his God. Oni chwalili Boga. There are people who are watching you, są ludzie, którzy cię obserwują, to see what Jesus will do in your life, by zobaczyć, co Jezus może zrobić to see what Jesus will do in your family, zobaczyć, co on zrobi w twojej rodzinie. The Lord asked me to tell you this morning. Ale Pan chce, żebym ci dzisiaj powiedział. He will do it. Że on to uczyni. He will prove a point to your people. On udowodni tym ludziom wokół ciebie. And they will know. I oni będą wiedzieć, oni zobaczą, capacity to do it. Że on ma zdolność, by tego dokonać. It is your turn. Bo to jest twój czas. This very morning. Tego poranka nawet. In the mighty name of Jesus. W imieniu Jezusa. God loves to be praised. Bóg lubi być chwalony. That's why he will do it. Dlatego on to zrobi. Anytime you testify, bo kiedykolwiek składasz świadectwo to what God has done in your life, o tym, co Bóg uczynił w twoim życiu, God is excited. Bóg jest podekscytowany. He wants to be glorified. On chce być wychwalony. And that is why he said, I will do it and you will glorify me. I dlatego on mówi, ja to zrobię, a ty będziesz mnie wychwalać. So if he wants himself to be glorified, więc jeśli on chce być wychwalony, if he can find somebody who says, Lord, if you do it, I will glorify you. On szuka osoby, która powie, jeśli Panie to uczynisz, ja cię będę chwalił. Oh, he will be so excited to do it. On będzie podekscytowany czyniąc to. So if there is somebody here today, więc jeśli jest tutaj ktoś, who will say, God, do it and I will glorify you. Kto powie, Boże, zrób to, a ja będę oddawać ci chwałę. I want to assure you he will do it. Ja ci zapewniam, że on to zrobi. Faithful is he that called you. Bo wierny jest ten, który cię powołuje. Who also will do it. On coś tego dokona. Always relax in his hands. Zawsze relax in his możesz się odprężyć w jego rękach. He will do it for you. On to uczyni. He's a faithful God. On jest wiernym Bogiem. He has called you. On cię powołał. He's taking you somewhere. On zabiera cię dokądś. He will glorify himself. I on będzie wychwalał siebie w twoim życiu. The Bible says, Biblia mówi, those that he called, że ci, których on powołał, those are the one that he sanctified, to są ci, których też on uświęcił. And those that he sanctified, a tych, których on uświęcił, he glorified. On też wychwalił. That man said, ten człowiek powiedział, whereas I was blind, byłem ślepy, but now I can see. Ale teraz widzę. He glorified himself in his life. On wychwalił, Bóg wychwalił siebie w jego życiu. Wait for Jesus. Zaczekaj na Jezusa. Something is happening in your life. Bo coś dzieje się w twoim życiu. The time you are waiting for has come. Ten czas czekania
nadejdzie jego koniec. The moment of his manifestation is now. Moment jego manifestacji może być nawet teraz. He said, call upon me. On mówi, wołaj do mnie. I will answer you. A ja ci odpowiem. It's a promise from him. To jest obietnica od niego. Ask and it shall be given. Proś, a będzie ci dane. Seek and you will find. Szukaj, a znajdziesz. Knock and it shall be opened unto you. Pukaj, a drzwi się otworzą. He had done it before. On to zrobił wcześniej. He will do it again. Zrobi to znowu. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani. And heavy laden. Wszyscy obciążeni. So I will give you rest. Ja dam wam odpocznienie. Take my yoke upon you. Weźcie moje jarzmo na siebie. And learn of me. I uczcie się ode mnie. My yoke is easy. Moje jarzmo jest lekkie. I will give you rest. Ja dam wam odpocznienie. Peace is from him. Pokój jest od niego. Joy is from him. Radość jest od niego. The Bible says. Biblia mówi. The kingdom of God is not in meat and drink. Że Królestwo Boże to nie jedzenie i picie. But righteousness. Ale sprawiedliwość. Peace. Pokój. And joy in the Holy Spirit. I radość w Duchu Świętym. Peace. Pokój. And joy in the Holy Spirit. I radość w Duchu Świętym. If you belong to the kingdom of God. Jeśli należysz do Królestwa Bożego. Three things must be present in your life. Trzy rzeczy powinny być obecne w twoim życiu. Righteousness. Sprawiedliwość. Peace. Pokój. And joy. I radość w Duchu Świętym. Those are your heritage. To jest twoje dziedzictwo. They are your inheritance. To jest twoje dziedzictwo. Anything outside that. Wszystko poza tym. Is not part of your heritage in God. Częścią twojego dziedzictwa. Anything contrary to righteousness. Wszystko, co jest przeciwne sprawiedliwości. Anything contrary to peace. Wszystko przeciwne pokojowi. Anything contrary to joy in the Holy Spirit. Przeciwne radości w Duchu Świętym. All the things that God has planned for you. Wszystko to, co Bóg zaplanował dla ciebie. He will give that to you this morning. On da ci to dzisiaj. It is your turn. Bo to jest twoja kolej. Faithful is he that called me. Wierny jest ten, który cię powołuje. Who also will do it. On już tego dokona. This morning, tego poranka. We're going to pray. Będziemy się modlić. And the Lord will answer us. I ja wierzę, że Bóg nam odpowie. The only challenge I have for you. Jedyne wyzwanie, które mam dla nas. Biblia mówi, the foundation of the Lord stands sure. Że fundament Pana jest mocny. Have it is you. I ma tę pieczęć na sobie. He said, let anyone that lives the name of the Lord. I niech każdy, kto woła na imię Pańskie. Depart from iniquity. Odwróci się od nieprawości. Run away from sin. Ucieknie od grzechu. Sin is a destroyer. Bo grzech niszczy. But if you stop sinning. Jeśli przestaniesz grzeszyć, Jesus will be made manifest in your life. Jezus będzie się manifestował w twoim życiu. He said, come unto me. On mówi, przyjdźcie do mnie. I will cleanse you. Ja was oczyszczam. I will cleanse you. Ja was oczyszczam. I will purify you. Ja was obmyję. I will wash your heart. Ja obmyję wasze serca. Bible says, Biblia mówi, if any man be in Christ, jeśli ktoś jest w Chrystusie, is a new creation. Jest nowym stworzeniem. All things have passed away. Stare przeminęło. And all things have become new. I wszystko stało się nowe. Christianity is not a religion. Chrześcijaństwo to nie religia. It's a lifestyle. To jest styl życia. It's a practical life. To jest praktyczne życie. It's a practical living. To jest praktyczny sposób życia. You live Christ. Ty żyjesz Chrystusem. People see him in your action. Ludzie widzą Jego w twoim they działaniu. See him in the way you talk. Ludzie widzą Jego w twoim mówieniu. They see him the way you behave. Widzą Go w twoim zachowaniu. And they see, this is someone that looks like Christ. I mogą powiedzieć, to jest ktoś, kto wygląda jak Chrystus. And at that point, i w tym momencie Jesus takes over your life. To Jezus panuje nad twoim I want to appeal to you this morning. Chcę cię dzisiaj poprosić. Surrender your heart to him. Poddaj swoje serce Jemu. Whatever is in your life, he will do everything. Cokolwiek jest w twoim życiu, on się tym zajmie. We answer your prayers. On odpowie na twoje modlitwy. But first of all, surrender everything to him. Ale po pierwsze, oddaj wszystko Jemu. Ask him to wash you in his blood. Poproś Go, żeby obmył cię w swojej krwi. Ask him to take away your sin. Poproś Go, żeby zabrał twoje grzechy. If he can save your soul, jeśli on może zbawić twoją duszę, he will do the rest of your destiny. On zajmie się całą resztą twojego przeznaczenia. I want you to bow down your heads. Pochylmy nasze głowy, proszę. And please talk to God. I porozmawiajmy z Bogiem. Ask him to forgive you. Poproś Go, żeby ci wybaczył. If you are not born again, jeśli jeszcze nie jesteś na nowo narodzony. Ask Jesus to come into your heart. Poproś Jezusa, żeby przyszedł do twojego życia. Ask him to come into your heart. Poproś Go, zaproś Go do swojego serca. Ask him to wash your sins away. Poproś Go, żeby obmył twoje grzechy. Ask him to purify you. Poproś Go, żeby cię oczyścił. If you are not born again, jeśli nie jesteś jeszcze na nowo narodzony, ask
asking, Lord, I receive you into my heart. Powiedz, Panie, przyjmuję Cię do mojego serca. You are my maker, you are my savior. Ty jesteś moim stwórcą i zbawicielem. I accept you as my Lord and my savior. Ja akceptuję Cię jako mojego Pana i zbawiciela. Let him come into your heart. Niech on przyjdzie do Twojego serca. When he enters into your heart, kiedy on wejdzie, righteousness enters. Sprawiedliwość przyjdzie razem z nim. Peace enters. Pokój przyjdzie razem z nim. Joy enters. Radość przyjdzie razem z nim. There will be difference everywhere. I wszystko się zmieni. Ask him, Lord Jesus, take over my life. Poproś go, powiedz, Panie Jezu, przejmij kontrolę nad moim życiem. Ja poddaję Ci wszystko. Poddaję Ci wszystko. I want you to pray that prayer for your heart. Pomódl się z całego serca. The blood of Jesus is flowing in Calvary. Krew Jezusa, która spłynęła na Kalwarii, still cleansing us today. Ciągle obmywa nas. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. In an attitude of prayer. Dalej modląc się. If you want me to pray for you, jeśli chcesz, żebym ja się o Ciebie pomodlił, aby On zbawił Twoją duszę, if you are praying genuinely from your heart, jeśli szczerze modlisz się z głębi serca, Jesus, come into my heart, jeśli mówisz, Jezu, przyjdź do mojego serca and make a difference, i uczyń różnicę, I want to pray with you. Ja chcę pomodlić się za Ciebie. And lift up your right hand. Jeśli jesteś taką osobą, podnieś swoją prawą rękę do góry. And put your left hand on your chest. A lewą połóż na sercu. Just signify to him. Po prostu daj znać. Jesus, come into my heart. Powiedz, Jezu, przyjdź do mojego serca. Come into my life. Przyjdź do mojego życia. You can raise up your right hand. Podnieś swoją prawą rękę. And put your left hand on your chest. A lewą połóż na swoim sercu. And ask him to come into your heart. I poproś go, by przyszedł do Twojego serca, by obmył Twoje grzechy i oczyścił Cię. Dzięki Ci, Jezu. Ojcze w niebie, ja Ci dziękuję. Ja dziękuję Ci, Panie, za Twojego Syna, który wzniósł swoją rękę. Ja proszę Cię, Panie, żebyś przepłynął i był w Jego sercu. Ja proszę Cię, Panie, żebyś dotknął Jego przeznaczenia. I żebyś uczynił dzisiaj coś nowego. Dzięki Ci, Ojcze. W imieniu Jezusa modlimy się. Czy moglibyśmy powstać, proszę? Glory be to God. How many of us believe that God will answer you today? Jak wielu z nas wierzy, że Bóg dzisiaj jest w stanie nam odpowiedzieć? If you believe, shout hallelujah. Jeśli wierzysz, powiedz hallelujah. Hallelujah. I want you to talk to God this morning. Porozmawiaj teraz z Bogiem. First of all, I want you to thank Him. Po pierwsze, Mu podziękuj. Because He has called you. Bo On Cię powołał. It's a privilege. To jest przywilej. Thank Him that you are not in darkness. Podziękuj Mu, że nie jesteś w ciemności. Thank Him because He has called you to Himself. Podziękuj Mu, że On Cię powołał do siebie. Let's show Him our appreciation. Pokaż Mu swoją wdzięczność. Go ahead and say, Lord, I thank you. Powiedz, Panie, dziękuję Ci. Lord, I thank you. Panie, dziękuję Ci. Lord, I thank you. Panie, dziękuję Ci. For calling me out of darkness. Za to, że wywołałeś mnie z ciemności. For calling me out of darkness. Za to, że wywołałeś mnie z ciemności. For calling me out of sin. Za to, że wywołałeś mnie z grzechu. For calling me out of the world. Za to, że wywołałeś mnie ze świata. Lord, I thank you. Panie, ja dziękuję Ci. 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 Blessed be your name, Lord. I będzie błogosławione Twoje imię. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. I want you to pray one prayer. Dalej się modlimy. He said he will do it. On powiedział, że to zrobi. The question is, pytanie brzmi, what do you want him to do? Co chcesz, żeby zrobił? What I want him to do may be different from what you want him to do. To, czego ja chcę od niego, może być inne niż to, co ty chcesz od niego. I want you to see him in the eyes of your spirit. Ja chcę, żebyś spróbował go zobaczyć oczami swojego ducha. He will do it today. I zobaczył to, że on jest w stanie zrobić to dzisiaj. I want you to go before the Lord. Stań przed nim. As an individual. Indywidualnie. On behalf of your family. Czy w imieniu swojej rodziny. Ask God for something you want him to do. I poproś Boga o coś, co chcesz, żeby on uczynił. Go ahead and pray now. To jest ta chwila, pomóż się. Poproś Boga to, o co chcesz, żeby On uczynił. Poproś Pana Jezusa. Powiedz, zrób to w moim życiu. A ja będę wychwalać Ciebie. Let him know you will glorify. Niech On wie, że Ty oddasz Mu chwałę. Let him know you will glorify. Niech On wie, że Ty oddasz Mu chwałę. Do it in my life. Zrób to w moim życiu. And I will glorify you. A ja oddam Ci chwałę. Do it in my life. Zrób to w moim życiu. Nothing is
beyond his power. Nie ma takiej rzeczy, która przekracza jego zdolności. It doesn't matter how big what you're asking. Nieważne jak duże jest to, o co prosisz. It doesn't matter how small what you are asking. I nieważne jak mało jest to, o co prosisz. He's more than able to do it. On jest w stanie to zrobić. Please ask now. Poproś go teraz. According to your own desire. Tak jak tego pragniesz. Ask from the Lord. Poproś Pana. Ask from the Lord. Poproś Pana. Ask from the Lord. Poproś Pana. Something you will remember today for. Coś, co będziesz Pan mógł zapamiętać i powiedzieć, że o to się dzisiaj modliłeś. Będziesz mógł powiedzieć, że tego dnia byłem na tym nabożeństwie, modliłem się, a Bóg uczynił to w moim życiu. Poproś Pana. Poproś Go. Wylej swoje serce. Anna wylała przed Nim swoje serce. And God turned her sorrow to joy. I Bóg zamienił jej cierpienie w radość. Ask him today. Poproś Go. Ask him today. Poproś Go. Remember your family. Pamiętaj też o swojej rodzinie. Those who have not given their life to Jesus. O tych, którzy nie oddali jeszcze swojego życia Jezusowi. Remember what you want him to do in the life of your loved ones. Pamiętaj o tym, co chcesz, żeby On uczynił w życiu tych, których kochasz. And he will do it. A On to uczyni. Faithful is he that has called you. Wierny jest ten, który Cię powołał. I On też tego dokona. On tego dokona. Please ask. Proszę. Jeszcze Go prosi. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Dzięki Ci, Jezu. Zbliżajmy się ku końcowi. In Jesus' mighty name we have prayed. W imieniu Jezusa modlimy się. In Jesus' mighty name we have prayed. W imieniu Jezusa modlimy się. I want to pray with you. Chcę pomodlić się z wami. As I prophesy into your life. Chcę też prorokować do waszych żyć. Whatever I say concerning you today. Cokolwiek powiem dzisiaj o was. That is what shall happen. To jest to, co się wydarzy. The Lord will answer your prayers. On odpowie na wasze modlitwy. So I want to pray with you now. Więc chcę modlić się o was teraz. I want you to focus your faith on him. Skup swoją wiarę na nim. And he will answer you. A on ci odpowie. He will answer you. On ci odpowie. If you wouldn't mind, spread forth your hands as if you want to collect something. Jeśli możesz, wyciągnij swoje ręce, tak jakbyś chciał coś przyjąć na te ręce. As if you want to collect something. Tak jakbyś chciał coś przyjąć. Thank you, Jesus. Dzięki ci, Jezu. My Father, my God. Mój Ojcze i Boże. We thank you. Dziękujemy ci. Thank you for this morning. Dziękujemy ci za ten poranek. Thank you for what you have done. Dziękujemy ci za to, co zrobiłeś. Thank you for greater things you will yet do. Dziękujemy ci za większe rzeczy, które zrobisz. In your name I prophesy to the life of these your children. W twoim imieniu ja prorokuję do życia twoich dzieci. Faithful is you that has called them. Bo ty jesteś wierny, który ich powołałeś. I ty też tego dokonasz. I ask, oh God, ja proszę Boże. Every one of them. Każdy z nich. Whatever they have asked you, o cokolwiek oni cię poprosili, you will do it. Ty to zrób. You will perform it. Ty tego dokonaj. You will fulfill it. Ty to wypełnij. It doesn't matter how big. Nieważne jak jest to wielkie. It doesn't matter how impossible. Nieważne jak niemożliwe. They will return to this place. Oni wrócą tutaj. And testify. I złożą świadectwo. That the Lord has done it. Mówiąc o tym, że Pan tego dokona. All of you present here. Wy wszyscy obecni tutaj. The Lord will answer all your prayers. Pan odpowie na wasze modlitwy. He will keep his covenant concerning you. On zachowa swoje przymierze z wami. He will give you joy unspeakable. On da ci niewysłowioną radość. He will give you peace that no devil can stop. On da ci pokój, którego nie da się zniszczyć. He will guide your feet all the days of your life. On poprowadzi twoje kroki do końca twoich dni. He will help you every day. On będzie ci pomagał każdego dnia. You have asked him today, he will answer your prayers. Ty prosiłeś go dzisiaj, on odpowie na twoje modlitwy. He will see you through. On cię przez to przeprowadzi. You will never fail. Ty nie zawiedziesz. You will never fall. Ty nie upadniesz. He will take you higher. On cię zabierze wyżej. He will take you forward. On cię zabierze do przodu. You will see the expectation of your glory over your family. Ty zobaczysz oczekiwania, Boże, twoje oczekiwania wypełnione w twojej rodzinie. The Lord will strengthen you. Pan cię wzmocni. He will enlarge your cushions. On poszerzy twoje granice. I prophesy to your family. Ja prorokuję do twojej rodziny. There shall be peace. Że będzie w niej pokój. There shall be joy. Będzie w niej radość. There shall be victory. Będzie w niej zwycięstwo. I prophesy to your life. Prorokuję do twojego życia. You will fulfill your destiny. Że wypełnisz swoje przeznaczenie. You will fulfill your goals. Swoje cele. I
prophesy to your family. Ja prorokuję do twojej rodziny. That which God has started, że to, co Bóg zaczął, He will finish it. On tego dokona. I prophesy to every aspect of your life. Prorokuję do każdej sfery twojego życia. You will return to Zion. Ty wrócisz na górę Syjon. With an everlasting song. Z wieczną, odwieczną pieśnią. You are coming with a testimony. Ty wrócisz ze świadectwem. In this meeting today, na tym spotkaniu dzisiaj, I declare that you are healed. Deklaruję, że jesteś uzdrowiony. I declare that you are free. Deklaruję, że jesteś uwolniony. I declare that you are free. Deklaruję, że jesteś uwolniony. Receive peace. Przyjmij pokój. Receive joy. Przyjmij radość. Receive grace. Przyjmij łaskę. Receive strength. Przyjmij siłę. Receive your miracle. Przyjmij swój cud. Receive your healing. Przyjmij swoje uzdrowienie. Receive your deliverance. Przyjmij swoje uwolnienie. Receive answer to your prayers. Przyjmij odpowiedź na swoje modlitwy. And let God be glorified in your life. I niech Bóg będzie wychwalony w twoim życiu. I prophesy to this parish. Ja prorokuję do tego zboru. I prophesy to this church. Prorokuję do tego kościoła. To we go forward. Będziecie szli do przodu. To we go higher. Będziecie szli wyżej. To we move on. Będziecie szli dalej. The Lord expand your Pan będzie poszerzał wasze granice. Light to the world. Będziecie światłem dla świata. Through you there shall be expansion of His kingdom. Przez was Boże Królestwo będzie się rozrastać. Krzyżnicy będą tu przychodzić i będą stawali się świętymi. We come here and they will be healed. Chorzy będą tu uzdrawiani. Oppressed will come here and they shall be set free. Ci opresji będą przychodzili i będą tu uwalniani. This place is a wonderful center. To miejsce jest centrum cudów. I declare this place a solution center. Ja deklaruję, że to miejsce jest miejscem rozwiązań. Place, a place of miracle. To miejsce jest miejscem cudów. I declare this place a place of salvation. To miejsce jest miejscem zbawienia. Anyone that will enter into this place, każdy, kto wejdzie do tego miejsca, we encounter the power of the Lord. Spotka się z mocą Bożą. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Thank you, Father. Dzięki Ci, Ojcze. Glory be to your name. Chwała Twemu imieniu. Glory be to your name. Chwała Twemu imieniu. Glory be to your name. Chwała Twemu imieniu. Father, glory be to your name. Ojcze, chwała Twemu imieniu. Glory, glory, glory be to your name. Glory, 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 glory be to your name. Blessed be your name forever. We worship you. 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 Glory be to your name forever. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Another amen. Amen. Let's go to amen. Glory be to God. That which God has done in your life shall be permanent. To, co Bóg uczynił w twoim życiu, będzie stałe. In the mighty name of Jesus. I want to pray just one prayer. Chcę jeszcze pomodlić się jedną modlitwą. Of declaration concerning the branch. To jest modlitwa deklaracji co do tego zboru. And from today, i od dzisiaj, anytime, any moment, w jakiejkolwiek chwili, you can come in here at any time. Możecie przyjść tutaj w dowolnym momencie, pray on this altar. Modlić się przy tym ołtarzu. I będziecie widzieli, jak cuda się będą działy. Through you. Poprzez was. Wonders will be happening. Cuda będą się działy. W imieniu Jezusa. Let's close our eyes. Just. Zamknijmy jeszcze na chwilę nasze oczy. Today. Dzisiaj. The 31st day. 31 maja. In the month of May. Maja. Standing on the authority of the Redeemed Christian Church of God. Stojąc na autorytecie Kościoła Redeem. We inaugurate this parish to give to the Lord. My oddajemy to miejsce Bogu. In the name of God the Father. W imieniu Boga Ojca. And of the Son. Boga Syna. And of the Holy Spirit. Boga Ducha Świętego. Wonders will begin to take place. Cuda będą się tutaj działy. Miracles will begin to take place. Cuda będą się tutaj działy. Signs and wonders will begin to take place. Znaki i cuda będą się tutaj działy. Every member of this parish. Każdy członek tego kościoła. They will be for signs and for wonders. Będzie żyć ze znaków i cudów. Anywhere you go. Gdziekolwiek pójdziecie. When you touch the sick. Kiedy dotkniecie chorych. They shall be healed. Oni będą uzdrawiani. Through you. Poprzez was. Jesus will be advertised. Jezus będzie wszędzie promowany. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Thank you, Father. Dzięki Ci, Ojcze. In Jesus' name we have prayed. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Amen. Put your hands together for Jesus. Zagraźmy Jezusowi. Let's clap for Jesus. Is anyone
Aby Pan był z nimi.
jeśli możecie. Those of us in the front. Ci, którzy stoicie tu z przodu. Can we please be on our knees? Czy moglibyście uklęknąć? The rest of us standing. A reszta z nas, jak stoimy. Let's pray for the hands to them. Wyciągnijmy nasze ręce w ich kierunku. And please pray. I pomódlmy się o nich. So Lord, fill them with your glory. Mówiąc, Panie, wypełnij ich swoją chwałą. Go ahead and pray. Pomódlmy się o nich. Father, fill them with your glory. Ojcze, wypełnij ich swoją chwałą. Empower them. Wzmocnij. Take them from glory to glory. Zabieraj ich z chwały w chwałę. Use them to change the whole world. Używaj ich, by zmieniali świat. Father, Ojcze, help this your children. Pomóż swoim dzieciom. Let's pray for them. Pomódlmy się o nich. Pray for them. Pomódlmy się o nich. Pray for them. Pomódlmy się o nich. Please pray for them. Proszę, módlmy się. Ask God to support them. Proszę Boga, żeby on ich wspierał. Ask God to be with them. By był z nimi. Ask God to be with their family. By był z ich rodzinami. Ask God to help them. By im pomagał. They need the help of God. Oni potrzebują Bożej pomocy. Ask God to help them. Proszę Boga, żeby on im pomagał. Ask God to do the possible in your life. By czynił to, co niemożliwe w ich życiu. Ask God to answer all their prayers. By odpowiadał na ich wszystkie modlitwy. Ask God to empower them the more. By wzmacniał ich. Thank you, Father. Dzięki Ci, Ojcze. In Jesus' name we are praying. W imieniu Jezusa modlimy się. In Jesus' mighty name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Father, in Jesus' name. Ojcze, w imieniu Jezusa. We thank you. Dziękujemy Ci. For choosing these your children. Za to, że wybrałeś swoje dzieci. We pray for them today. Modlimy się o nich dzisiaj. Lay your hands upon them. Byś to Ty nałożył na nich swoje ręce. Lay your hands upon them. Nałóż na nich swoje ręce. Lay your hands upon them. Nałóż na nich swoje ręce. Lay your hands upon them. Nałóż na nich swoje ręce. Lay your hands upon them. Nałóż na nich swoje ręce. Lay your hands upon them. Nałóż na nich swoje ręce. Lay your hands upon them. Nałóż na nich swoje ręce. Let your power flow in their lives. Niech Twoja moc płynie w ich życiu. Let your Holy Spirit fill them. Niech Twój Święty Duch ich wypełnia. You will support them. Niech ich wspiera. You will back them up. Niech ich podnosi. You will help them. Niech im pomaga. You will strengthen them. Niech ich wzmacnia. They will succeed. Oni odniosą sukces. They will not fail. Oni nie upadną. They will not fall. Nie zawiodą. You will defend them. Ty będziesz ich bronił. You will fight for them. Ty będziesz za nich walczyć. You will answer their prayers. Ty odpowiesz na ich modlitwę. You will do the impossible in their lives. Ty zrobisz to, co niemożliwe w ich życiu. You will use them. Będziesz ich używał. Darkness will turn to light. Ciemność zamieni się w światło. When demons see them, they will run. Kiedy demony ich zobaczą, będą uciekać. They will never be defeated. Oni nie będą pokonani. They will be winners all the days of their life. Będą zawsze zwycięzcami. You will prosper them. Ty dasz im powodzenie. You will promote them. Ty dasz im awans. You will enlarge their coasts. Będziesz poszerzał ich granice. Anoint them with fresh oil. Namaść ich świeżym olejem. And let your spirit move in them. I niech Twój Duch porusza się w nich. Thank you, Father. Dzięki Ci, Ojcze. Glory be to your name. Chwała Twemu imieniu. And in Jesus' name, we have prayed. W imieniu Jezusa modlimy się. And the church will say amen. Powiem amen. Praise the Lord. Chwała Panu. Congratulations. Gratulujemy. Możecie powstać. Proszę. God bless you. Niech Was Bóg błogosławi. God bless you. Niech Was Bóg błogosławi. So excited. Naprawdę. Cieszę się, że mogę uścisnąć Wasze ręce. Let's put our hands together for Jesus. Let's praise Jesus in our hearts. Jestem Bogu wdzięczny za ten zbór. I'm very grateful for to God. Za te lata służby i rozwoju. For this time of my service, for this time of my growth. Bogu wdzięczny za każdego z was. I'm grateful to God for each one of you. Nie zależy, czy przychodzicie od czasu do czasu, czy co tydzień. It doesn't matter how often you come, if you come regularly or not. You are very precious. Jesteście cenni. You're very precious. Pamiętajcie o tym, co dzisiaj słyszeliście. Remember what you heard today. To jest ostatni dzień miesiąca. This is the last day of this month. A 1 maja rozpoczęliśmy modlitwę.
And if you remember, we started our prayer time on the 1st of May. Bóg poruszył nasze serce, aby modlić się 1 maja przez miesiąc. God moved our hearts to set apart this month of May for the prayer time. Niektórzy z nas pościli, some of us were fasting this time, some of us were also only praying. Niektórzy z was doświadczyli, jak bardzo piekło się zdenerwowało. Some of us experienced how the hell was angry at us. Ale słyszeliście, co dzisiaj było powiedziane. But you heard what was said today. Zmienia się czas. The time is changing. Bo Bóg coś czyni. Because God is doing something. I to, na co piekło się zdenerwowało. And what the hell was angry about. To przyniesie owoc. It will bring forth fruits. To przyniesie eksplozję. It will bring explosion. To przyniesie nowy poziom. It will bring new level. To przyniesie pokój. It will bring peace. Sprawiedliwość. It will bring, i radość. Amen. Righteousness and joy. I będziemy tego oczekiwać. Amen. Amen. I będziemy modlić się dalej. Amen. Amen. I będziemy chwalić Boga. Amen. Módlcie się, żeby błogosławcie naszych gości. Please remember also to pray and bless our visitors. Oni jeszcze dzisiaj usługują w Warszawie. They are going back to Warsaw now to also minister in Warsaw. Ja nie potrzebuję samolotu, żeby tam zdążyć. I think they are going to fly. Jeszcze raz dziękuję wam, że przyszliście. I want to say once again thank you for your coming. Dziękuję za słowo. Thank you for the word of God. For your prayer. Za otwarte serce. For your open hearts. Dziękuję za to, co powiedzieliście o tym, jak uwielbiamy Boga. And thank you also what you said about our way of worshiping God. Ponieważ my walczymy z religijnym uwielbianiem Boga. Because we are really fighting against religious way of worshiping God. Zawsze walczymy o to, aby Bóg uwielbiał z całego serca. We really want to worship God with our hearts. Z całej duszy. With our souls. Z całego naszego ciała. And with our all bodies. Ze wszystkiego, co mamy. With everything we have. Dziękujemy. We are very grateful. Bądźcie błogosławieni. Blessed. Amen. Dzisiaj o 17 spotkanie w Czechach. Pani Zbyszka. If somebody is interested, today at 5 PM we are meeting in Czech Republic. We wtorek o 19 modlitwa. On Tuesday we have prayer at 7 PM. W środę 19 nabożeństwo. On Wednesday at 7 PM we have midweek service. Dobry niedzielę. I za tydzień agape. And next week Sunday we have agape. Myślicie już, co przyniesiecie? So think already about this, what you want to bring, what you want to contribute. Żeby nikt nie był głodny. So that nobody will leave this place hungry. Będziemy razem się cieszyć. Because apart from service we are going to będziemy w ten sposób wierzyć Boga. We're going to worship God this way also. Nie zapomnijcie o swoich ofiarach, jeśli się tak, tam jest szybko. Please don't remember, don't forget about your offerings and tithes. The place to drop them is at the entrance. Jeśli wydajecie, Bóg daje wam. Because if you give, God is giving unto you. Dzięki temu, że jesteście tak ofiarni, możemy tu być. Because of your offerings, we are able to be here. Możemy funkcjonować. We are able to function. Niech Was błogosławi. And God bless you. Niech Jego pokój jest z nami. Let His peace be with you. Niech Jego łaska roztacza się nad wami. Let His grace be upon you. Wzrastajcie z wiary w wiarę. Grow and grow from faith to faith. Glory to glory. Z łaski w łaskę. From grace to grace. Jesteście błogosławieni. Be blessed. Możemy powiedzieć amen? Amen. 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 Dziękuję. I potem wstaniemy wszyscy do grupowej fotografii, ok? We're going to sing first the song that says that everything we have is from you, God. And then we will take a group picture.
Jesus.